Wszyscy jesteśmy jak my trzy. Pierwsza pomoc. Naszym gościem jest Ariel, ratownik medyczny, który pokaże nam, jak prawidłowo wzywać pomoc. Cześć, witam was. Cześć, moi drodzy, jak się stanie coś bardzo złego, to trzeba zapamiętać jeden bardzo prosty numer telefonu. On składa się z trzech tych samych cyfr. 999. Trzy proste dziewiątki. Pamiętacie? Powtórzmy wszyscy razem. 999. Świetnie. Jest to numer, który powoduje, że dodzwaniamy się do dyspozytora pogotowia ratunkowego. Dyspozytora Państwowego Ratownictwa Medycznego. Kto to jest? Dyspozytor to taki człowiek, który odbiera telefon, a z wykształcenia jest medykiem. Jest pielęgniarką, ratownikiem albo lekarzem. Jest przeszkolony do tego, żeby zebrać wywiad medyczny, ustalić, co się bardzo złego stało na miejscu i wysłać do was najbliższą karetkę, która dojedzie maksymalnie szybko. Proszę pana, a czy za takie połączenie się płaci, czy ono jest za darmo? Bardzo dobre pytanie. Nie, to połączenie jest bezpłatne. Możesz zadzwonić z telefonu komórkowego albo z telefonu stacjonarnego, taki archetyp, taka zabawka, która stoi czasami w niektórych domach. Wybierając ten numer, dodzwoniacie się tam szybko i karetka dojedzie do was maksymalnie prędko. Co mówić jako pierwsze? Zawsze najważniejsze jest miejsce, to gdzie się znajdujemy, ponieważ jeżeli dzwonimy z telefonu komórkowego i stracimy zasięg, to dyspozytor przynajmniej wie, gdzie ta karetka ma dojechać. Kolejna bardzo ważna informacja, co się stało, jaki jest to wypadek, czy ktoś upadł z wysokości, czy ktoś stracił przytomność, czy ktoś oddycha, nie oddycha, czy ktoś może został potrącony przez samochód. A czy wystarczy, że po prostu powiemy, że jestem w domu? No niekoniecznie. Potrzebujemy miasto, ulicę, numer domu, a jeżeli jesteśmy gdzieś w miejscu publicznym, to na przykład nazwę parku, ale zawsze zaczynamy od miejscowości. A jeśli nie wiemy, gdzie jesteśmy, nie znamy ulicy? Możemy rozejrzeć się po okolicy, opisać dyspozytorowi, co widzimy, on postara się nam pomóc w lokalizacji, albo zawsze możemy zapytać kogoś, kto jest obok, być może on zna adres. Możemy być na wycieczce w obcym mieście, wtedy zapytajmy kogoś, kto jest obok nas, gdzie się dokładnie znajdujemy, jeżeli potrzebne jest wezwanie takiej pomocy. Jasne. Pamiętajmy, żeby nie robić sobie żartów z numeru alarmowego. Numer 999 to nie miejsce, do którego możemy zadzwonić, żeby zobaczyć, jak przyjeżdża karetka. Zablokowanie tego numeru, wykonywanie głuchych, fałszywych telefonów jest naprawdę bardzo niebezpieczne. Może spowodować, że do kogoś karetka nie przyjedzie na czas. Więc pamiętajmy, dzwońmy pod ten numer zawsze wtedy, kiedy zagrożone jest czyjeś życie, ale nigdy dla żartów. Czy często w twojej pracy zdarzało się, że były takie żarty? Niestety tak. Niestety głupie telefony, żarty są codziennością naszej pracy. Bardzo często jesteśmy wzywani do szkół, ponieważ ktoś próbuje ominąć w ten sposób klasówkę, wzywając pogotowie ratunkowe. Zdarzało się coś takiego? Przyjeżdżają strażacy, przyjeżdżają ratownicy, bo jest zgłoszenie na przykład o pożarze w szkole i następuje ewakuacja, no bo nie wiadomo, co się dzieje. Nie róbmy sobie takich żartów. Naprawdę dla kogoś może w tym momencie zabraknąć karetki, a nie chcielibyśmy, żeby to była nasza mama, tata albo ktoś nasz bliski. A czy jest taka opcja, że jak zadzwonię, to nie odbierze dyspozytor? Nie, to się nie zdarza. Zawsze ktoś odbierze ten telefon. Nawet jeżeli wszystkie linie akurat są zajęte w twoim mieście, to wtedy połączenie zostanie przekierowane do sąsiedniego miasta. Tak więc nie trzeba się bać takiej sytuacji, że się nie dodzwonimy. Sytuacja, jeżeli chodzi o numer 999, może być trudna, kiedy jesteś w miejscu, gdzie nie masz zasięgu. Niestety, ten numer potrzebuje zasięgu. Numer 112, czyli ten drugi ogólnoeuropejski numer alarmowy, działa zawsze. Nawet jeżeli telefon nie ma karty SIM. Czyli mamy pamiętać, że jak jesteśmy w miejscu bez zasięgu, to dzwonić na 112. Dokładnie tak. Co jest, jeśli jesteśmy w lesie? Bardzo dobre pytanie. Możemy mieć problem ze znalezieniem się w lesie, natomiast w lasach są też słupki, które oznaczają drogi na przykład pożarowe. I te numery dróg pożarowych też pozwalają nam Cię znaleźć. Druga rzecz. Są dostępne, w zasadzie wszyscy korzystamy już ze smartfonów. Są dostępne w telefonie aplikacje, które umożliwiają nam wezwanie pomocy w górach, na wodzie, bądź na przykład w lesie. Wtedy łączymy się z jednostką Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego albo Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego. I co ważne, telefon wysyła naszą dokładną lokalizację. I w ten sposób możemy się znaleźć. Czyli przed taką wycieczką w lesie, albo w górach, czy na jakimś jeziorze warto zaopatrzyć się w taką aplikację? Warto ją zainstalować. I GOPR i TOPR mają jedną wspólną aplikację, nazywa się Ratunek. Wysyła lokalizację, łączy nas w trybie głośno mówiącym z dyspozytorem i umożliwia szybkie wezwanie pomocy na miejsce. Bardzo fajna aplikacja. W takim razie sprawdźmy, co zapamiętaliście. Pod jaki numer dzwoni się po pogotowie? 999. A alarmowy, jak nie ma zasięgu? 112! I co najpierw się mówi? Adres. A potem? Co się stało? Super! Wszystko pamiętacie. Dziękujemy Ci w takim razie i mamy nadzieję, że wszyscy teraz będziecie wiedzieć, jak zachować się w takich sytuacjach.